Cześć, tu Jaromir. Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z gry War Tales. Dobra, dziękuję wszystkim za liczne komentarze. Teraz powinniśmy zrobić tutaj promocję, aczkolwiek mam tylko od 72 mega jakby ścieżkę rozwoju. Od brawury i opa nie uzyskałem, więc no myślę, że nie będę czekał, tylko przydzielę na razie najbardziej jak mi pasuje, czyli brawurze standardowo przydzielimy pewnie zręczność, aczkolwiek się zastanawiałem też nad krytykami. Złodziej dodaje zręczność, aczkolwiek Marian pisał, że to jest zręczność i trafienia krytyczne daje złodziej, może na późniejszych poziomach, więc trudno mi to w tym momencie powiedzieć. A jeszcze przy okazji tego moda a la carte próbowałem zainstalować, ale coś mi się sknociło po prostu i nie bardzo chciało działać, więc na razie nie miałem czasu tego ogarnąć. Może jeszcze mi się to uda ogarnąć. Na razie bez tego moda będziemy grać. Więc brawurę, no po prostu już nie będę czekał, bo znaczy, no w zasadzie to nagrywam dzień po odcinku czwartym, ale no też za dużo zwlekać nie mogę, bo końcówkę tygodnia mam troszkę, że tak powiem, dobitą i nie będę miał czasu na nagrywanie. Więc muszę to zrobić dzisiaj. Więc dałbym z tych trzech, powiedzmy tutaj, do wyboru rzeczy, dałbym łowcę, dlatego że ten strzał odrzucający bardzo się przydawał. No i oczywiście pójdziemy tam w zręczność, bo to dla łucznika jest jak najbardziej sensowne. Job, no ty też nie wyspecyfikowałeś, czego tam chcesz, więc nad Jobem, no to bym się tak zastanawiał. Tu w zasadzie ten pierwszy poziom to nie mam pojęcia. Heroiczne pytanie, czy bokser będzie często angażował się i związywał wroga walką, bo jeżeli tak, to wtedy jeszcze nie mogę wyczuć tej za bardzo klasy. Czy to jest taka klasa troszkę jak zwiadowca, że można dać tutaj jakieś dodatkowe. Pierwszy atak w bitwie nakłada wszystkie efekty postawy. Raz w postawie wykonuje atak okazyjny, przystosowanie. No właśnie. Nie grałem tą postacią, bo to nowe DLC wprowadziło, więc trudno mi tutaj powiedzieć, czego się można spodziewać. Zabijaka. Czy na pewno musi atakować? Więc związywanie wroga walką moim zdaniem byłoby ok, bo i tak wcześniej czy później będzie to się działo. Więc weźmy sobie coś takiego. No i oczywiście też bokser potrzebuje zręczności. Aczkolwiek się, no, siłę woli to za słabo masz, żeby ci podciągać. Więc idziemy też w zręczność. Standardowo tutaj. No właśnie, podwójny cios. Natomiast 72 mega już wyspecyfikował wszystko. Ty napisałeś, co napisałeś? Ścieżka strażnik, czyli idziemy w strażnika. Ciężki hełm, pancerz, ciężki aplauz. Wszyscy związani walką sojusznicy w zasięgu otrzymują status riposta. Następny atak wymierzony w tę jednostkę przez związanego z nią w walce wroga zostanie sparowany atakiem okazyjnym. Jeśli jednostka się przemieści, status zostaje anulowany. Ja nie patrzyłem nigdy na tą ripostę w ten sposób. Atak wymierzony w tę jednostkę przez związanego z nią w miarę wroga zostanie sparowany, czyli jakby anulujemy ten atak, krótko mówiąc. No bo parowanie to jest jakby odbicie tego ataku, nie? Tak to rozumiem. Ja to bardziej traktowałem w poprzedniej serii jako, no dobra, ktoś mnie uderzył, to ja od razu robię ripostę i atakuję wroga. Ale może to nie tak działa. Trzeba będzie się temu przyjrzeć albo napiszcie w komentarzach. Bo może znowu zaś tłumaczenie nie jest do końca dobre. Więc dobra, 72 mega, ta. No i ty pisałeś najpierw ruch, później kondycja, później siła. No to ruch. Proszę cię bardzo. No i tyle w zasadzie, jeżeli chodzi o promocję. Ustawiłem sobie też to podświetlanie. Rzeczywiście ja nie zauważyłem, że tam w opcjach można tą kolor i no, siłę podświetlenia ustawić. Więc przy naciskaniu tam shifta czy tam alta to no łatwiej będzie to zauważyć. Zobaczymy. Dzięki w każdym razie to pisał o tym Manuel i Bodzio. Pozostałe osoby to już sobie zanotowałem, no, ale nie mamy na razie kogo tutaj, że tak powiem, rekrutować, więc na razie zostawiamy. Mamy tu jeden fajny pancerz, mistrzowską kurtkę. To jest pancerz lekki, no więc teoretycznie komu można by dać to? Kurczę. Wierzbin,
jest zwiadowcą, to raczej mniej. W ogóle wszyscy potrzebują leczenia, też mają kondycję, kontuzję, urazy głowy, więc ta walka tak nas troszkę ostatnio no, cofnęła w tył. Ty masz pancerz lekki, możesz... Znaczy tak, zobaczmy, kto najpierw może to brać. Ty nie możesz, Great Coyote. Great Coyote może, Brawura, Brawura może, Job nie, Mega... A tego będziemy zioma gdzieś tam dawać. Czyli można by dać to albo Jopowi, albo Wierzbinowi, albo 72 mega. 72 mega ktoś jeszcze pisał tutaj. Nie, Great Coyote pisał. Więc Great Coyote, ty pisałeś, żebyś miał, bo nie możesz dwuręczną na razie walczyć, wielką maczugę drewnianą tarczę, ale nie wiem, czy ty maczugami możesz walczyć, chłopie. Bo dwuręcznych nie możesz wyposażać, a maczug na razie nie mamy. No to będziesz mi przypominał, że powinienem no, coś tutaj z tym zrobić. Natomiast tą kurtałę komu by dać? Wiedźmin, Job. No, 72 mega powinien mieć lepszą kurtałę tak naprawdę, jako nasz tank, nie? Znaczy tankiem to miał być Great Coyote, 72 mega może mniej, chociaż kurczę zaraz ja to dobrze, tak, ale 72 mega też może być z tą tarczą takim troszkę tankiem, więc jeżeli możesz to nosić, ruch plus 2, bo ty chciałeś w ogóle ruch też inwestować, więc tobie to bardzo pasuje, bo jeszcze możesz tutaj warstwy pancerza, że tak powiem sobie, przygruchać jak będziemy potrafili je robić oczywiście. Co jeszcze? Tutaj mamy pancerz lekki, bo zamiast naprawiać, żeby nie tracić tych, pancerz lekki, pancerz podstawowy. Ty nie możesz? Jop. Jak ty nie możesz? Halo. A tamtego mogłeś? Ale Wierzbin pewnie będzie mógł. Nie, nie będziesz mógł. Pancerz lekki, zwykły, banici. Może Tabard Banity to tylko... No ciekawe. Great Coyote. Great Coyote może. Ruch plus 2, pancerz 8. No to jest to samo, co ty masz, nie? Tylko naprawione. Chociaż i tak trzeba by ci naprawić pozostałe rzeczy, więc 10, no to napraw z jeden surowiec to będzie 10. To mniej więcej tak będzie pi razy drzwi ponaprawiane. Teraz tak, będziemy mieć dużo teraz takiego maintenance'u. Czy myśmy coś jeszcze zdobyli ciekawego? Chyba nie, więc tak. 8, no ale trochę dobrze by było jednak to ponaprawiać przed następną walką. Znaczy surowców tych, na tych mamy dużo, no. No tutaj nic nie zrobimy, no możemy 8 wydać tylko. Co prawda to naprawia 10, więc 10, tak? No właśnie, więc tu dużej straty nie ma. Brawura też, brawura to się nie opłaca naprawiać, ale będziemy musieli. Tutaj też się nie opłaca. Może jakieś lepsze się uda, jak za chwilę pancerze czy coś. No ale, kurde, tak czy siak coś powinniście mieć na grzbiecie. Pancerz plus 8. Może lepiej takie łachmany wędkarza, bo wtedy można to naprawić i będziesz miał większy pancerz, nie? Brawura... Możesz mieć też jakiś lepszy pancerz. Pancerz plus 5. Łachmany rolnika. To masz dokładnie to samo. Będzie można to w ogóle... Tabard Banity możesz sobie wziąć. I możemy ci to naprawić. O, cyk. I to jest chyba najbardziej optymalne w tym momencie. Naprawianie. No tobie jeszcze tak. Ty... Nie masz tej tarczy naprawianej, szczerze mówiąc. A mamy jakąś zapasową tarczę? Nie mamy. Pancerz 2. No to kurde, tak... Nie wiem, czy tę tarczę się opłaca w ogóle naprawiać. No a tego gościa trzeba będzie... On ma promocję, ma kurde gość. Dobra. No dobra, to tyle jeśli chodzi o promocję. Trochę nam to zajęło, no ale tak pewnie będzie. Leczenie właśnie, kurde. Ile my mamy w ogóle tych? Mamy tylko 4 lekarstwa, a 5 ludzi rannych. Więc zacznijmy od tanków. Ty masz co? No to na pewno nie.
Szansa powodzenia 100%. Chyba, żebyśmy zdążyli dotrzeć do, bo i tak będziemy szli pewnie niedługo do, gdzie my jesteśmy na mapie, do Storm Cup, to moglibyśmy zakupić lekarstwa ucznia, które są tańsze. Albo wręcz może nauczyć się robić, nie? Najpierw skończmy może ten quest tutaj. Bogata farma. I zobaczmy, jak teraz podświetla... Ała! Nie chcę włączyć jakiejś, kurde, funkcji Windowsa. A, no i teraz lepiej widać. Tak se zrobiłem. No tu na zielonym to tak słabo. Ale można sobie zebrać konopie. Jest to rzeczywiście lepiej widoczne. Dużo lepiej. Dobra, dobra. Dziękujemy za pomoc. Kostkę mydła dostaliśmy. I wpływy dostaliśmy. Bardzo dobrze. Coś możemy jeszcze z tobą teraz pogadać? Nie. Z tobą możemy coś pohandlować, pogadać? Nie. Dziękujemy i tyle. Z tobą. Schronienie. A, czyli tam też warto, też pisaliście, bo tam można... Myśmy wtedy, ja wtedy nie grałem na to schronienie i pomoc banitom, czy uchodźcom, więc to schronienie może warto byłoby tam podejść też. No i w zasadzie tyle. To można zbadać, no ale nic nie zrobimy z tym. Dobra, więc właśnie do Sztomka idzie się tędy, tak? A, teraz jeszcze mamy questa, zdaje się. Nie to. Tu w ogóle mieliśmy jakiś encyklopedysta. To przy okazji możemy to ogarnąć. Natomiast dobrze idziemy, nie dobrze idziemy. Tam mamy iść. Ale tutaj się idzie do tego. Do tego więzienia, o ile się nie mylę. Nie, więzienie jest jeszcze... Dalej, nie tutaj. Wydajcie jeńca. No dobra, no to akurat też nam od razu kasy da też. Trochę. Zaraz będziemy i tak musieli odpoczywać. Widziałem tam drewno. Dobra, musimy niestety odpocząć. A, i znowu mamy tutaj pieniek. Przypisany drwal. A czy my mamy drwala w ogóle? Nowicjusz rybak, wierzbin uczeń. Dobra, jeszcze raz. Drwal, siła trafienia krytyczne, to by były najlepsze na przykład, nie wiem. No do zwiadowcy nie. Great Coyote, tylko że on już rybakuje troszeczkę. Siła woli, trafienia krytyczne. A, to tobie można by tą siłę woli... No, jako tank to ja chciałem ci podciągnąć tą siłę woli, dlatego chyba taka była moja tutaj koncepcja tego wszystkiego. Aczkolwiek... No... To znaczy, żebyś był raczej... No może mniejsze obrażenia zadawał, ale bardziej był odporny. Ale ty mi napisałeś, że najlepiej, żebyś dużo jadł, był gruby, nosił twardą zbroję, miał wielki topór dwuręczny. I hełm garneczkowy. No to hełm masz. No, tarczę masz jakąś nawet nie drewnianą, tylko masz puklerz straży, bo drewniana to jest szajs. Także ciebie bym na razie zostawił. Tobie też mnie, bo zręczność. Tutaj też jest zręczność, więc zostaje Mega, który w tym momencie jest alchemikiem, ale on jeszcze nic w tym momencie... To się automatycznie przydzieliło i to nie jest potrzebne. Tylko czy my mamy teraz drwala? No właśnie, tego mi brakuje. Jak odkryć to? Czy ten mod też tutaj dawał te informacje o tym? No bo teoretycznie jak mamy tu pieniek, to 72 mega powinien tutaj podejść. I on powinno mu się to odblokować, nie? I nie wiem, gdzie tego drwala odblokować. To już mi napiszcie po prostu w komentarzu, gdzie tego drwala odblokować, bo tak jak mówię, dopóki tego moda nie ogarnę, a nie wiem, czy mi się uda go ogarnąć, to coś tam jest nie tak. On niby działa, ale tak nie do końca wiem, czy działa, czy nie działa, więc na razie go
wywaliłem. No więc nie wiem, gdzie tego drwala, kurczę, tutaj ogarnąć. W takim wypadku. Ty może jesteś drwalem. Nie, też nie dasz rady. Żeby nam nie uciekł, gdzie gościu. Wytrychy robiliśmy, haczyki na ryby robiliśmy. Linę se możemy zrobić kolejną. No to w zasadzie możesz te liny zrobić, no bo po co nam konopie? A liny się zawsze przydadzą. Nie wiem, liny albo kajdany tak naprawdę, bo chyba linami też można związać kogoś, nie tylko kajdanami, ja wiem. Też nie pamiętam takich szczegółów. Szczerze mówiąc, to mi się troszkę z różnymi innymi grami miesza. Składnik. No ale to nie są konopie, tylko to są liny. Konopne liny są do wytwarzania łuków, sprzętu do nawigacji. Spinaczki, to może nie. Dobra. No więc co możemy dalej zrobić? Jedzenie im dać. Zwykłe mięso, no bo na razie nie mamy gdzie tego gotować. Aha, musimy jeszcze tego darmozjada tam, kurde, karmić. No to wszystko zjemy. O, tak zrobimy. Średni. Odpocznij. Dobra, przywódca uchodźców chce się spotkać. Bardzo dobrze, to tam możemy pójść. Ale nie tak od razu. Dobra, gościu nie uciekł. Ile mamy jedzenia? Wow, na 0 dni. No to łowionko i polujemy na wilki. Nie! Aha, tylko my jesteśmy cholernie poharatani. Damy radę, trzy wilki, co to tam jest. A ktoś pisał o wilkach. Berian chciał być białym wilkiem. Znaczy, no, Berian ksywka. To nie jest biały wilk. No i Paweł pisał też, że mógłby być wilkiem alfa. Nie wiem, czy to jest wasza, że tak powiem, chęć zostania taką właśnie postacią w grze. Wilk, wilk, wilk. Dobra, ten wolk jest tutaj. Dobra. Great Coyote. Ty zwiążesz wilka. Brawura będzie mógł strzelać później. Job może iść tu. No, no musisz związać tego wilka, wilka. A co ty masz tu? Podwojone obrażenia. No to może kurde... To może Job w tym momencie, bo on będzie za związanie wroga walką otrzymujecie jeden punkt. Więc to się akurat przyda. Drwina można osłabić. Nie wiem, dobra. Teraz jeszcze wy, ziomale. Tak sobie pójdziecie. Dobra, nie ma co kombinować. I bierzemy, bo żarcie potrzeba. O kurde, prawie by żeś go zabił. A tobie nie popatrzyłem. Jednostki można wyznaczać do wykonania jakiejkolwiek czynności. No ale do walki możesz. Prawie żeś go załatwił. No to cię ugryzie. Dobra, ugryzł. Tygrys. Znaczy może nie tygrys, tyłek wygryzł. 72 mega. No to ty sobie, ty masz co? Złamane obrażenia mniejsze o połowę. No to co ja ci mogę na to powiedzieć? No kurde, obrażenia mniejsze o połowę. No ale, ojej, chłopie, ty żeś osłabł kompletnie. Można byłoby aplauz dać. O właśnie, możemy sobie ripostę w tym momencie sprawdzić. A, tylko ty dostałeś tą ripostę. A kurczę, dziot, to akurat na ciebie to mało pasuje. Dobra, zużyliśmy tak ten punkcik tymczasowy. Wilk, Wierzbin, czy ty jesteś... Aha. Może trzeba było w odwrotnej kolejności to zrobić. Ty możesz z tym zatruciem tutaj gościa... Ciup, ciup, ciup.
No właśnie. No i tyle. A co ty masz? Siła woli mniejsza o połowę. No dobra. Niewiele ci zrobił. 72 mega. Dobra, i teraz ten wąk będzie szedł, więc najpierw ty strzel. A co to jest, kurde? A, zardzewiały toporek. No, ale to i tak za daleko jest. Tak, ty kolego, dasz rady tam dostrzelić do gościa? Łopanie, nie dasz rady. No to musimy... A tym? Strzał odrzucający też nie. Kurczę, no to musimy zrobić celowanie niestety. Dobra. Nawet się nie ruszaj stamtąd. A czy albo się rusz troszkę, bo trochę za daleko jesteś. Dobra, nie będziemy wykorzystywać dodatkowego punkcika. A ty możesz za to tego wilka tutaj. Hej, ciup. Do widzenia. Co ty masz? A, obrażenia podwojone, dobra. Zawsze tak jakieś xpeki, nie? Dobra, ten wilczek. A my nie możemy ich na przykład w tym momencie, te liny konopne. Możemy, bo linę da się. To już byśmy mogli mieć wilka. No. Tylko, że... No właśnie, ale wy żeście chcieli albo biały wilk, albo... Biały wilk, ja rozumiem, że to jest... No biały wilk, no właśnie, albo wilk alfa. To nie są wilki, które by miały być w tym. Więc nie, nie będziemy może łapać ich. Pewnie można by je sprzedać. Czy wilka można sprzedać? Ach, szanić wilka. Jedzenia potrzebujemy. Dawaj. Żarło. Nie uciekają, bo chcemy żarcie. Ripostę se nie sprawdzę, ale mi się nie chce już. No i dobra. No i Great Coyote ma tutaj ten. Mamy troszeczkę żarełka, jakichś różnych tych. Mamy promocyjkę. Great Coyote, co ty tam pisałeś? Ty nie pisałeś, jakbyś, jaką chciałbyś ścieżkę tych... No. Awansu. Znaczy dwuręczne byś chciał, ale nie wiem, czy ty masz dwuręczne tutaj. Bo tobie dałem obrońcę, bo ty miałeś być ten. Czyli ty idziesz jako tank. Odbicie, gdy jest związana walką. No, postawa defensywna jak najbardziej. Postawą defensywną bym ci dał, bo to jest idealne dla ciebie. Obrońca, postawa defensywna. No i co? Siłę woli bym... Ruch by się też przydał, szczerze mówiąc. Jaki ty masz, że tak powiem, ruch? Masz 12... Ale nie wiem, czy w tym momencie też no, kondycje, no mamy plany kariery, więc można to używać. Siła woli, ile ty masz siły woli? Masz 12, ja bym ci dał przynajmniej do 15 siłę woli na początek, bo to jest krytyczne moim zdaniem dla tanka. No w sensie takim, że ten, że tutaj bym dał coś takiego i wtedy byś miał już 14, więc braknie ci jednego punktu. I przy 15 masz już, jeżeli chodzi o tą siłę woli, no szansę na to, żeby pozostaje przy życiu, gdy powinna zginąć w walce. Więc to akurat byłoby bardzo przydatne dla ciebie. Na razie nie naprawiamy. Mam nadzieję, że już nas nikt tutaj nie napadnie. Halo, no kurde, co żeście się tak zawiesili? Tu macie iść. Great Coyote. No ty tym rybakiem to w zasadzie nie powinieneś być, kurde. Bo rybak daje... A nie, siłę woli trafienia krytyczne? Rybak daje siłę woli plus jeden. A, dobra, no to okej. Będziesz rybakiem. Dobra, żebym ja sobie przypomniał, jak ktoś... Łapaj rybę. Karpik. Tank, rybak, szczupak, uczeń, no proszę. No to jeszcze jeden rybka. Nie pozwól rybie uciec, nie pozwól rybie uciec. Nie pozwól
Nie, bo ci ucieknie. Bardzo ładnie. Wszystko jest. No i proszę. Dobrze, w tę stronę. No i w zasadzie to teraz Great Coyote. Ty już masz... Nie. Siła woli plus jeden, trafienie krytyczne plus dwa. Myślałem, że tu siłę woli ci zwiększy. No nie wiem, czy nie powinieneś w tym momencie... No Bard, kondycja, siła woli, tak jak Marian pisał, takie podsumowanie. Górnik czy kucharz, kondycja. Ale siła woli, trafienia krytyczne. Może by to i było. No nie wiem, zastanowimy się. No na razie szkoda, bo już jesteś tym rybakiem na tym drugim poziomie. No drwala i innych profesji jeszcze nie mamy, więc... Aha, tu są bandyci. To bandytów ja bym nie chciał tutaj. Chociaż w sumie można by ich, kurde... Tylko nie, jesteśmy poranieni, musimy się najpierw wyleczyć, kurde. Co to jest? A, miód czy coś tam. Chyba poszedłem nie tam, gdzie trzeba. No właśnie nie w tę stronę. Ale dobrze, możemy... Farma lądów tu będzie jakiś też, zdaje się, ten... Quest. Jak już tu jesteśmy... No i teraz skorzystajmy z tego podświetlania. Ojej, kunopie mamy. No i tu, kurde, dopiero drwal będzie. Aha. Gdzie ja mam podblokować tego drwala, kurczę? Złodziej, alchemik? Wybierz profesję. 72 mega. Powinien być drwalem. Strażnik. Siła trafienia krytyczne. No właśnie, ty będziesz drwalem, bo tego na razie masz 0, a alchemika innego mamy tutaj. A ty chciałeś być kucharzem bardziej, no ale kucharza nie mamy. Będziesz drwalem. To blisko kucharza. Też pracuje w polu. Dobra. To jest to, co ja nie... Tu! Naprawdę to się musi tak, kurde, w takich dziwnych... Ja nie trafiłem. O. Dobra. Coś tam ci się udało. Ale mamy za to drwala. Tu można zbadać. Koń morski, coś tam. Taki okuń by się, kurde, przydał. Tu jest wytrych. Krystyna Lund. W stronę młoda, ci złodzieje nie zasługują na to, żeby żyć. No i co? Nic nie możemy zrobić? Można by kraść, ale my to jesteśmy takie słabe kradzieje. Chociaż mamy chyba złodzieja jako profesję gdzieś. A. Brawura jest złodziejem, no to też powinniśmy troszeczkę zręczność podnosić, nie? Ja to nie lubię tak kradziejować, ale... Nie, to otwieranie zamków było, zdaje się. Brawura. To tylko zwiększa poziom... To jest akurat ukradnie 35-65, to się słabo opłaca. Bardzo duże podejrzenie, a mało ten. Ten by się opłacało, że te rzeczywiście ogarnąć. No tylko tu jest między 55 a 105. Mięso gotowane rzadki. A teraz niestety idziemy oddać tego, więc jakby nam powyżej stówki podejrzenie wskoczyło, to ja bym nie był zadowolony. Poza tym jesteśmy pojedzeni, więc na razie nam to nie bardzo pasuje, szczerze mówiąc. Dobra, musimy zdążyć. Kopalnia soli, tam też coś było. Kurde. Dobrze. Tu jeszcze coś mamy. Aha, bo punkt mamy. No dobra. Większe cwaniaki, pasek podejrzenia, no. Maksymalna liczba punktów odwagi, to się mogłoby przydać. Udźwig to jeszcze nie. Zwiększa liczbę zleceń, koszt werbunku, to może się nam przydać, bo będziemy jeszcze werbować. Znaczniki miejsc nie, kanibalizm nie. Rzeka zleceń, naprawa.
A to dwa punkty wiedzy. Mizantropów. Na ekranie relacji para wrogów może użyć akcji obrać, bo jest to socjopata? Aha, ciekawe. Najlepsi przyjaciele mogą się razem upić, aby zapomnieć o zmartwieniach. Na ekranie relacji para najlepszych przyjaciół może użyć akcji kup napitek, aby stracić po jednej negatywnej cesze. Koszt we wpływach 300. Ciekawe, to nawet by pasowało, kurczę, do tego naszego, tych zabijaków, czy coś w tym stylu. Ale na razie jest to za drogie. Czy tutaj coś by było ciekawego, co by nam było potrzebne? Wymaga na rybak czeladnik. Tu na razie nic nie mamy. Yuki, no udźwig 10. A my jaki my mamy udźwig teraz? Udźwig mamy... momencik. Udźwig mamy jeszcze... No... Na razie nie jest to takie bardzo krytyczne. Ognisko plus warsztat plus to... No, wytwarza surowce, zasoby. Tego na razie nie możemy zrobić. Chłostaj też nam nie jest potrzebny. A lekarstwo ucznia by się przydało. Nie mamy jeszcze tych śnieżnych irysów. No więc właśnie. Więc łowcy ofert, wyczynowcy... Trening siłowy, większe cwaniaki. No to do kradzenia by się przydało. Szczerze mówiąc, bo pasek podejrzenia. Ale złoto uści bym na razie wziął koszt werbunku, bo na pewno będziemy werbować, więc się nam przyda. Kopalnia soli, nie wiem co to był za quest, ale najpierw skończmy ten quest, który mamy tutaj. Zaraz będziemy musieli odpoczywać i znowu karmić darmozjada. Ło, kurde. Popatrzyłem sobie gdzie indziej, nie zwróciłem uwagi, że jesteśmy... To się będziemy wlec. Dobra. Wydaje... Ha, to by nam kurczę zmniejszyło to podejrzenie. Może trzeba było ukryć to jedzenie. No ale tu mieliśmy po drodze i tak mijaliśmy strasz. Kogo mieliśmy tu wytegować? Tego tabarda, nie? Jeniec. A czego nie możemy go zrobić? Bo to nie jest banita. O kurde. No to napiszcie mi w komentarzach, co powinniśmy z tym tabardem zrobić. Napiszcie mi w komentarzach, ale ja bym sobie, no łańcuchy... Mamy liny. Nie wiem, czy łańcuchy jeszcze... Łańcuchy są potrzebne pętania jeńców. Możemy jedno jeszcze wziąć. A tu na razie nic nie zrobimy. Dobra, powinniśmy się poleczyć. No właśnie ci strażnicy by nas dorwali, jakbyśmy mieli podejrzenie ponad 100, więc... A i tak mamy już ponad pół godziny, więc... Będziemy kończyć. Dużo się może nie działo, no ale te promocje wszystkie zawsze trochę schodzą. Zajmują czas. A, nie zdążyliśmy. Ale może zdążymy? Nie. Musimy jednak odpocząć. No nie, można go wypuścić. Zarządzaj towarzystwem. Edytuj nazwę, wypuść. Oni czasami też dołączają, ale kurczę, to by pisaliście, że tam są jakieś dużo, że tak powiem, zabawy, mało tego. To żeśmy już robili. No i tyle możemy zrobić. Linę możemy jeszcze znowu zrobić. A to co jest? Sterta siana. Generuje plus jeden podczas odpoczynku w przydzieleni towarzysza. O. To więc Job, to ty... No siano. Job jak leży na sianie, kurde. Ej, kurcze. Dobre. No to mamy...
Kurde, no musimy te takie... Jak zwykle będę was karmił takimi dziadostwami, no ale co mam zrobić? Nie tak chciałem. 21. Bardzo ładnie. No dobra. Ło, jeszcze nie dobra. Nie tylko świetnie radzę sobie w walce, ale znam się na rzemieśle. Dobra, dobra. Każda osoba chciałaby ze mną być. Skrytykuj pozostałych. Irytacja. Siła i zręczność większa o 10%. Great Coyote. Ale to jest na chwilę, tak? Czy na stałe? Raduj się obiecającą przyszłością. Plus 16 punktów doświadczenia. Podpisz się. 30, ale 10% zmęczenia więcej nam to daje. A jakie ty masz w ogóle relacje z towarzyszami? Gdzie to można sprawdzić? Tu. Nie nawiązał relacji. Będziesz miał słabe relacje. Oskarż innych, kurde, ale za to będziesz miał irytację i już. Great Coyote i Wierzbin nie mają już tak dobrych relacji. A ile Great Coyote ma... No ale nie ma tej irytacji. To jest pewnie chwilowe do następnego odpoczynku. A, mniejsza z tym. No dobra. Dziękuję za obejrzenie kolejnego odcinka. Dzięki za polubienia, subskrypcje, komentarze. Trzymajcie się. Cześć.